Książka to dobry pomysł na ucieczkę od problemów oraz otaczającej codzienności i co ciekawe, nie zawsze musi pachnieć nowością, by się ją dobrze czytało. Urząd Miejski w Gnieźnie organizuje kiermasz książki, aby przypomnieć, że czasem za kilka złotych można nabyć ciekawą zdobycz z zakurzonej półki innego czytelnika. To już będzie czwarty kiermasz książki, który robimy. Trzy poprzednie były na zewnątrz, na świeżym powietrzu. Ten po raz pierwszy będzie wewnątrz. To jest pierwszy kiermasz, który zrobimy w środku. Mam nadzieję, że się uda, a będzie on w Galerii Gniezno. Dzięki uprzejmości właśnie naszego partnera Galerii Gniezno przy ulicy Pałuckiej 2 będzie można 26 stycznia w piątek kupić i wystawić się z książkami. I już mówię, jak to działa. Między 16 a 19 będą dostępne takie ławy. Będą takie stoiska przygotowane przez nas dla ludzi, którzy będą chcieli sprzedać książki używane. Co ważne, jest to propozycja tylko dla osób prywatnych, niekomercyjnych, czyli dla osób, stowarzyszeń, fundacji, też ludzi, którzy zbierają na dobre cele, na cele charytatywne, natomiast nie dla firm, bo to ma być event taki bardziej charytatywny, dający drugie życie rzeczom. Przyjść może każdy, kto jest osobą prywatną, właśnie ma stowarzyszenie, fundację, żeby sprzedawać książki używane na tych miejscach. Jak ktoś przyniesie swój stół, też ok, ale my jakieś zapewnienie. Jeżeli macie fajne swoje stoiska, chcecie się wystawić, też możecie je zabrać. Kto może tam przyjść kupić? No każdy, kto odwiedzi Galerię Gniezno, będzie mógł sobie kupić, przejrzeć tą ofertę książek używanych. A zachęcamy, bo warto wymieniać się książkami, niech one nie leżą na półkach, zwłaszcza jeżeli to nie są książki, które może potrzebujemy, albo to są takie książki, które nie były trafionym prezentem i nie mamy za bardzo co z nimi zrobić. Przypominamy, kiermasz książki używanej w Galerii Gniezno w przyszły piątek, 26 stycznia od godziny 16 do 19.